To są zdjęcia czy lustra? O, dzień dobry. Kwiaty, które zakwitły u jej boku. Wyznajcie jej moją miłość. Dajcie jej moje życzenie. Powiedzcie, że jest kochana. I że dniami i nocami moje serce usycha z tęsknoty do niej. Ujawnijcie jej moją duszę. Sekret pożądania. Sprawmy, byśmy razem wdychali ten najsłodszy zapach. Przemów do mnie. Być może jest świadoma pasji, którą rozbudziła i przez którą moje zakłopotane serce nie jest w stanie wykrztusić choćby słowa. Okej, to jest kolejna część Fausta, pieśń kwiatów. I o ile się nie mylę, pieśń kwiatów słuchaliśmy przez całą drogę i tę zagadkę. Puszek! Ale ta scena była creepy. Co tu robisz? Elizabeth ześlizgnęła się z łóżka. Ale kot nie uciekł, choć tego się spodziewała. Ach, tak. To dla ciebie, powiedziała. Wzięła obruszkę. Wyjęła ją z kieszeni. Otrzepała skórzu. Dźwiękiem dzwoneczków. I delikatnie założyła kotu. Dobra. Co my dalej mamy? To czytaliśmy. No dobra. Okej. A tu mamy kluczyk. Uwielbiam kluczyk, które pojawiają się znikąd. Bojku, zgubiłam się w menu. Archiwum. Dobra, chodźmy. Chociaż ja bym się chciała jeszcze rozejrzeć. Tak, dla pewności. Możemy zejść po prostu. Elegancko. Bo skoro mamy kota... I właśnie, i na co nam Mephisto? Kolejny kluczek. Prawa ręka? Okej. Czyli tu mamy bibliotekę. I ten korytarz absolutnie nie wygląda jak ten. A coś z tym mogę zrobić? Super. No wchodzimy. Ale co może pójść nie tak? To może pójść nie tak. O bojku. Ale muzycznie to jest coś... Muzycznie. Dźwiękowo to jest coś pięknego. To jest łyżeczko. Zapis poproszę. Co my tu mamy? Uważaj na głęboką dziurę. A tu jest zamknięte. Tym? Nie? To jest do archiwum. Zaraz tam pójdziemy. Nie wyjdziemy. Świetnie. No dobra, rozejrzyjmy się. Bo coś tu się zmieniło. Jakby nie patrzeć dalej, bawi mi się wchowanego.
Dobra. A tu? Bo nie wiem, czy mam ich szukać. Ale możemy się rozejrzeć, nie będzie, wytnę wam to błądzenie. Tam się dalej ktoś tłucze. Czy to tu najwcześniej stało? Dzień dobry. Chiński jagonek. Ach! Poderwał się, strzepując z siebie kurz i uciekł z panicznym krzykiem. I jednak. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Nie włączam tego. Mam troszkę dość tej piosenki. Dobra. Kotełku. Dobra, mamy klucz do archiwum. Więc zajrzyjmy w archiwum. Kawałek pożółkłego listu. Niedbałym pismem ręcznym na nim. Panie Valentine, jak się masz? Najmocniej przepraszam za to, że to ja odpowiadam w imieniu Margaret po takim czasie. Jest zbyt wiele rzeczy, które muszą być przezwyciężone, a sytuacja momentalnie wróci do stabilnego stanu. Teraz mamy najbardziej czarującą spór roku, wiosnę. Śnieg topnieje, temperatura rośnie i wraca do tolerancyjnej rangi. Doktor Wagner zniknęła w środku Śnieżycy. Oj, ja mam wrażenie, że ona nie zniknęła, albo ktoś jej pomógł zniknąć. Wierzę, że czytałeś o tym w gazecie. Wciąż nie straciliśmy nadziei, czekając i mając nadzieję na to, że wróci. Modlimy się jej powrót. Ale proszę, nie martw się. Osoba, o której wspomniałem w poprzednim liście, to ona. Sytuacja u nas jest całkiem niezła, tak jak i Margaret. Więc proszę, wyluzuj. Nie próbuj nas szukać. Margaret nie chce cię widzieć. Pogoda wczesnej wiosny jest dość zdradliwa, więc dbaj o siebie. Sibel. Okej, czyli Sibel uciekł z Margaret? Długa zapałka. Okej. Homunculus jest inaczej tłumaczony jako mała osoba i oznacza życie, które zostało stworzone sztucznie. Różne dokumenty podają, że jednym ze sposobów jest wymieszanie ludzkiej krwi i rosy w probówce i oczyszczenie przez miesiąc, a potem wtrzymanie tego w temperaturze końskiego łona. Powstała masa powinna powoli wykształcić naczynia krwionośne i nerwy. Okej. Trzeba kontynuować podgrzewanie, dodać świeżej krwi i małą osobę. I mała osoba narodzi się. Okej. Wygląda tak samo jak ludzkie dziecko. Ale musi być karmiona każdego miesiąca. Czym? Interpretacja snów. Freud upierał się, że koszmary są manifestacją naszych pragnień. Ale to pragnienie materializuje się na różne sposoby i czasami przybiera zupełnie odwrotny kierunek. Jednakże nikt nie zgadzał się z tą funkcją snów i tym, że są sposobem na spełnienie pragnień. Czy ktokolwiek śniłby o byciu ściganym przez seryjnego mordercę, albo żeby go zamordowano? Freud powiedział, że tak, ponieważ sny istnieją, by spełniać marzenia. To jest prawdopodobne. Ludzie to psychole, więc... Dobrze. Tu mamy
pustą przestrzeń, która pasuje, którą może zapełnić jakaś książka. Kot próbuje wepchnąć łapkę na sam dół, ale przestrzeń jest zbyt wąska. Ale mamy książkę. Okej. I mamy kluczyk. Świetnie. Tu nic, tu nic. A tu mamy kolejną karteczkę. Kolejna bajka? Niebieski ptak szczęścia. Było sobie rodzeństwo, brat i siostra. W pewnej niefortunnej rodzinie. Pewne niefortunne święta. Podczas smutnego wieczoru wiedźma powiedziała im, że niebieski ptak, który znajduje się poza królestwem, przyniesie im szczęście. Wtedy zaczęli zbierać zapasy i oszczędzać jedzenie, by wyruszyć w podróż. Daleko od niefortunnej rodziny. Czy to była właśnie historia Margaret i Sibella? Jak stworzyć golema? Wielu wierzy, że stworzenie golema zaczyna się od stworzenia ludzkopodobnej kreatury z gliny i zapisanie hebrajskiego słowa emet, prawda, na jej piersi. Wtedy golem się przebudzi i zacznie się poruszać. A w proch obróci się, jeżeli zamiast tego słowa użyjemy mef, czyli dev. Okej. Emet i mef. No dobra. Pewnie będzie miał jakieś znaczenie, kto wie. I mamy parasol. Po cokolwiek miałby być nam... Okej. Why not? Nie otworzy się. Jest zbyt wysoko, by zapałka w mojej dłoni mogła tego dosięgnąć. Ale my mamy długą zapałkę. Genialnie. I właśnie, po co nam parasolka? A zobaczmy. Dywan zagłuszył dźwięk kroków Elizabeth. Było tak cicho, że nie miała nawet pewności, czy czas dalej płynie. Światło wypełniło pokój. Od tyłu. To są zdjęcia czy lustra? O, dzień dobry. Ktoś jednak jest w tym domu. Odwróciła się momentalnie, ledwo tylko spojrzała w lustro. Osoba za jej plecami znalazła się w zasięgu blasku świecy, ujawniając twarz oraz wysoki kapelusz, ale wciąż była w stanie zobaczyć tę pozbawioną życia twarz, spoglądającą wprost na nią. Ej, to nie jest... Ona nie wygląda jak Elizabeth? Tak, bo tam wcześniej było napisane, że spoglądanie na tę twarz przypominało spoglądanie w lustro. Jedyną różnicą było to, że ta twarz nie posiadała wyrazu. Wyjdź stąd. A? Co tu robisz? Wynoś się. Głos był pozbawiony jakichkolwiek emocji. Zupełnie jakby osoba pogrążona była w mroku. Ogarnują chłód. Ciężkiego spojrzenia i z nieznanego powodu nie była w stanie wykrztusić choćby słowa. Nie była pewna dlaczego, ale ta osoba wywarła na niej tak wielkie wrażenie, że ledwo mogła oddychać. Czaroniebieska figura powoli się odwróciła. Zaraz potem odeszła, pokonując spokój i zachowując się tak, jakby nigdy nie widziała Elizabeth wcześniej. Okej. To było... A tutaj jest dziurka od klucza. Symbolem oka.
mamy słońce. To głupia, czy mogę wetknąć tam oko? Nie mogę. Więc to są lustra. Dobra, ale ta osoba naprawdę wyglądała jak Elizabeth. Pytanie, co teraz? Znaczy, mamy klucze. Czego o jednym nie wiem, co myśleć, a drugi ma kształt słońca. Okej. Okay. Mamy galerię. Teraz byliśmy... lustra. Byliśmy w galerii? Byliśmy w galerii, jest przed pokojem Margaret. Dobra. Może żadna dziwna głowa nie spróbuje nas spaść. W ogóle tylko czekam, aż na dole tutaj zaczną dziać cuda. Tu też jest gramofon. A my już wiemy, co oznacza dzień dobry. Ła! Wystraszył Elizabeth, kiedy nagle podskoczył. Dobra. To mamy ogarnięte. Jest jeszcze jeden dzieciok. Ale ja go nigdzie nie widziałam. Ale za to. Tu mamy znak słońca i teraz sobie tam pójdziemy. Bo mam wrażenie, że w końcu możemy wyjść na zewnątrz. Okej. Okay. Zobaczmy. Dobra, pasuje. I jesteśmy na zewnątrz, dobra. A tu mamy nasze gipsowe figury. To są golemy, albo to, co nas goniło. Tak czy inaczej, ktoś tutaj mocno kombinował z przywracaniem do życia, I guess. To jest mapa. To jest miś. Ptak, dzień, no okej. Ej. Ale tak nie róbcie. Dobra. Notatka. Konstruktora. Okej, czyli dom, który zajmowały pielęgniarki, został uzdrowiony dzisiaj, a ten budynek zostanie przerejestrowany jako rezydencja. Czy to było nasze dane sanatorium? Ten budynek, w którym teraz jesteśmy, został wykupiony? Pracownicy zostali zwolnieni w trybie natychmiastowym. Oddziały na trzecim piętrze zostały przeniesione, jednakże skrzydło dla lekarzy zostało zniszczone. Czyli mamy trzecie piętro. Tak sądzę, tam jeszcze nie byliśmy. Więc ta gra będzie dłuższa niż mi się wydawało. Lekarstwa zostaną zniszczone w ciągu tygodnia. Oddział na pierwszym piętrze zostanie zastąpiony jako biblioteka. Pokoje dzieci zostaną przeniesione na drugie piętro. A piwnica zapieczętowana. No, piwnicę już widzieliśmy. Prace konstrukcyjne potrwają do końca miesiąca. Notatka. Poprawić pęknięcie na ścianie w lewym korytarzu na pierwszym piętrze. To też już widzieliśmy. Naprawić przeciekającą dziurę w łazience i sprawdzić różowy dywan na trzecim piętrze. Tam jeszcze nie byliśmy, ale już wiemy, że musimy zwrócić uwagę na dywan. Jeżeli się tam dostaniemy. Świetnie. Chwileczka. Zumi wygląda na współrzędne z układu równań. 4. Proszę umieść je w tej... Okej. Okay. W tej kolejności. Chyba łapię. Chyba łapię, ale zobaczymy. To jest ręka. Czy chcemy ją wyrwać? Tak, pewnie, czemu nie? Tak, powiedzmy, że to była farba. Jak uważasz?
Ale dobra, wracając do tego, kolejność. Dobra. Jeśli trzymać się kolejności, którą podała nam skrzyneczka, to powinniśmy zacząć od kwiatów w prawym górnym rogu, potem lewy dolny, lewy górny i prawy dolny. Okej. Czyli tak. Pierwsze są... Raz, dwa, trzy. Nie, zaraz się pomyślałam. Trzy, sześć. Dwa. Trzy, sześć, trzy. Jeden. Trzy, sześć, trzy, jeden. Pomieszałam kolejność. Ale dobra, dobra. Teraz mamy nasionko. Podaniczka. Zasadzić nasionko? Czemu nie? Cokolwiek. A tu mamy kluczyk. Kluczyk dokąd? Pompa. Wrota wodna. Pompa wodna, tak sądzę. I czy to jest niebieski ptak z historii? To będzie kolejna bajka. Piórko. Cokolwiek. Pusta książka. Okej, to jest niebieska róża, ale jeszcze nie rozkwitła. I chłopaki. Okej. Chodzi... dobra. Tu jest zadziwiająco dużo osób, jak na ten... I mamy rozdział drugi. Ale do rozdziału drugiego przejdziemy sobie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!